Masakra, jak z horroru. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Kurde. Dupa mi zgnije, jak lać nie przestanie. Fajny quest. Trochę jak z horroru. Już wspominałem. No, jest to lekki stresik. No, to nie tak miało być. Nie teraz, panowie, utopce. Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Co to mnie to goni? Wejdźmy tutaj naokoło. Czy po prostu trzeba tu walczyć teraz?
są kolejni dwaj. Dobrze, tam są jakieś zwłoki, chyba konia. Muszę ich zabić najpierw. Odwracają się cały czas, no. Trupojady miały używanie, ale tak warto się temu przyjrzeć. No nareszcie, dobra. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. I co, paskudzie? Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. No, ktoś tam jest. Złamane wiosło to nie bardzo. Karabina sznurowa już jedno mam. Nie potrzebuję. Do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek.
chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No, mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na Wrońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd nie zowąd zerwał się wicher, myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie rychnie. Zimne poty mnie zlały. Pani, się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda, aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy. Dobra, mamy tutaj już poranek. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Poziom 7, okej.
Dobra. Wracamy do barona. Do Oxenfurtu to nawet nie wiem, którą drogą. Jak się dostać? Naprzód! Zmierz się ze mną! O, mamy tutaj nowy quest. Utopce tak blisko? Zaskoczyły mnie totalnie. Bliżej nie podejdą. Dalej. Wiesz co to wpierdol korekcyjny? Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie to w podzięce. Kurwa z tym białym ryjem? Pojechali do wsi po daninę, a ten zerwnął dziewczynę. Krwawy baron chuja mu zrobił. Mówisz, że zdobił? Gdzie ten baron? Wiedźminie, pozwól na moment. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła... Rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Mam informację o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż?
Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra. A co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri. Tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan odleżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? Tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, 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 no właśnie. Do kompanii należysz. Piliśmy razem, o, i odyńca żeśmy upolowali. A dalej nie wiemy, skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Wiedźminką. Choć nie do końca, bo nie przeszłam mutacji. Wiedźminką? Czyli oprócz fechtunku znasz się na eliksirach i takich tam. Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igryn, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co ci tak mina zrzedła? Tchórzysz przed babą? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! No, dawaj, Ciri. Dalej, Ciri! Nie przynieś nam wstydu! Zależy ci na tej klaczy, co? Ale w którą stronę mam jechać?
Jest, udało się. Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Zastanawiam się, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Ja pierdziel. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Bywaj.